Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym kalendarzem adwentowym. Jest to kalendarz adwentowy z herbatami, czyli z tym, co najbardziej lubicie. Jest to marka Williams, Sir Williams Tea. Kupiłam go w hipermarkecie Piotr i Paweł, więc jest on dostępny dla Was wszystkich. Możecie go kupić jako prezent dla dziadka, babci, mamy, taty. Kosztuje on bez promocji chyba kosztował 40 zł. Ja go kupiłam na promocji, kosztował tylko 30 zł. Jest naprawdę piękny. Teraz Wam pokażę, jak on wygląda w całości. Wygląda on tak. Niestety nie mieści się cały w kamerze. Później Wam jeszcze zrobię dogrywkę, jak to wygląda. Jest to kształt choineczki. Mamy tutaj taką zawieszkę, więc możemy go powiesić sobie na sznureczku na ścianie. Może nawet będzie widać. Nie, nie widać go całego. Jest on dosyć duży. Powiedziałabym, że chyba ma z pół metra. Nie, z metr. Jak to kobiety, nie umieją określać wielkości. Ale jest naprawdę śliczny, jest ślicznie to wygląda. Można by było trzymać go sobie na ścianie i sobie otwierać po prostu każde okienko codziennie po kolei. Więc teraz zbliżę Was do siebie i otworzymy go wspólnie. A więc widzieliście, jak wygląda kalendarz w całości. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. A teraz przechodzimy już do otwierania. Więc zaczynajmy. Numerek numer 1 jest tutaj. Są to takie karteczki, które można wyciągać. I mamy tutaj pierwszą herbatkę. Herbatka numer 1 to jest yerba mate, przepraszam. Sir Williams. Wytrawna mieszanka yerba mate i herbaty zielonej o orientalnym korzennym aromacie. Super. Wkładam z powrotem tutaj okienko, żeby się nie zagubiło. Może się przydać na następny rok, na jakiś DIY. Przechodzimy do numerku numer 2. Jest on tutaj. Kolejna herbatka, jest to Earl Grey. Tradycyjna mieszanka czarnych herbat z Sri Lanki z dodatkiem bergamotki. Wkładam okienko z powrotem. To była... Oj, coś tutaj źle włożyłam. To była dwójka, teraz szukam trójeczki. Trójeczkę mamy tutaj z panem ciastkiem. W kolejnym okienku jest Green Sencha. Sencha, nie wiem jak to się czyta. Tradycyjna chińska herbata zielona o wytrawnym smaku i doskonałym aromacie. Jest to taka jednorazowa herbatka, jednorazowa sztuka. Tutaj mamy obok czwórkę. W czwórce mamy chamomile, coś takiego. Suszone koszyczki rumianku, które dobroczynnie wpływają na pracę żołądka. Czyli jakaś ziołowa herbatka to była. Oddajemy czwóreczkę na swoje miejsce. Piątkę mamy niżej z dzwoneczkiem. I mamy tutaj raspberry. Aromatyczna kompozycja owoców na bazie malin, dzikiej róży, jabłka i hibiskusa. Brzmi smacznie. Oddaję piąteczkę. Szóstka mikołajkowa jest tutaj z czapeczką. Bardzo fajnie wyglądają te obrazki. I mam tutaj English Breakfast. Mieszanka doskonałych herbat czarnych zestawiona według tradycyjnej receptury angielskiej. Siódemeczkę mieliśmy z powrotem na dole z laską. Williams White. Niezwykłe połączenie ekskluzywnej białej herbaty z aromatyczną gruszką. Ósemkę mamy tutaj z bombeczką. Nagrywam w taki sposób, ponieważ jest tak najłatwiej nagrać ten kalendarz, bo niestety nie mogę go przykleić do ściany, bo mógłby zniszczyć ścianę. Mamy powtórkę tego chamomile rumiankowej. Czyżby będą po dwie? Czyżby będą powtórki? Tak jak w ostatnim kalendarzu. Dziewiątkę mamy tutaj.
teraz włożę. W dziewiątce mamy Robioś. Wyjątkowa kompozycja na bazie czerwonokrzewu afrykańskiego o niezwykłym aromacie opuncji. Czyli coś innego. Dziesiątka. Jest dziesiątka. W dziesiątce mamy Green Maracuja. Tradycyjna chińska herbata, zielona, o wytrawnym smaku i doskonałym owocowym aromacie. Jedenastkę mamy tutaj. Peppermint. Orzeźwiająca mieszanka na bazie mięty, pieprzowej i zielonej herbaty. Dwunastkę mamy tutaj. Może nie będę wyciągać, tylko spod spodu wyciągnę sobie herbatę. English Breakfast. Kolejna. Trzynastka. W trzynastce mamy kolejną Robios, czyli kolejną powtórkę. Czternastka z bałwankiem. W czternastce mamy kolejne to samo, Green Maracuja. Piętnastka prawie na samej górze. I mamy Air Grey, też już była. Czyli po dwie herbatki mamy te same. Szesnastka jest tu. Tego nie mieliśmy, jest to Celai Gold. Ekskluzywna mieszanka złotych pomków i listków doskonałych herbat cejlowskich z rejonu Kanady. Siedemnastka z bucikiem. Jest to yerba mate, czyli to, co mieliśmy w numerku 1. Osiemnastka jest tutaj. Jest to Green Sencha, też już była w numerku 3. Dziewiętnastka jest tu, z takim ładnym płatkiem. I jest to coś nowego, Forest Fruits, misternie skomponowana mieszanka owoców leśnych z dodatkiem kwiatów hibiskusa. Była dziewiętnastka, dwudziestka, z taką ładną wstążką. Ceylon Gold już było. 21 mamy tu. Raspberry też już było. 22. Forest Fruits też już było. 23 mamy tutaj. I jest to Peppermint, też już było. I 24, ostatnie okienko. Z gwiazdą. I w 24 mamy Williams White, czyli też już było. A więc powiem tak, herbatki były podwójnie, ale fajnie, mamy różne smaki, możemy popróbować z kimś, spróbować samemu. Jeśli nam zaspakuje, wypić kolejną. Bardzo mi się podobał ten kalendarz, za 30 zł jak najbardziej, otwieraliśmy droższe z herbatkami, więc spoko to wygląda, naprawdę bardzo fajne. Ja zostawię ten kalendarz, może się komuś przyda, może ktoś z Was będzie chciał skorzystać z tego kalendarza i zaprojektować swoją wersję, więc możecie napisać w komentarzu, chętnie Wam podrzucę, jeśli jesteście z Gdańska, taki kalendarz, może coś wykorzystacie jeszcze na święta. A tymczasem dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!